Dzień dobry. Dobry wieczór, tak. Jeszcze rano miało być tak, że miałem w zasadzie nic nie mówić, tylko kilka zdań takich podprowadzających, żeby ksiądz Jan tutaj się wykazał, zadać. Ale kiedy szliśmy dziś sobie na obiad, ksiądz Jan poprosił, żebym powiedział kilka słów o tym, jak ta nasza przygoda z książką wyglądała, jak widziałem go przed i co się zmieniło w trakcie tego naszego w sumie prawie miesiąca robienia książki. Byliśmy ze sobą miesiąc. Byliśmy ze sobą miesiąc. To było tak. Zaczęło się w Krakowie, w zaułku Świętego Tomasza. Pod koniec zeszłego roku siedzieliśmy sobie na piwku, późnym popołudniem i zrodziła się taka idea. Jak ludzie. Jak ludzie, jak normalni ludzie. W sutannie. Ksiądz był w sutannie, tak. I zrodziła się wtedy taka idea, bo jak wiemy, ksiądz Jan, jak sam o sobie mówi, jest onkocelebrytą, czyli jest człowiekiem z tego, który jest znany z tego, że ma raka. Sam o sobie tak mówi. Głównie. Głównie z tego, tak. Też jasne, właśnie, jest dużo go w mediach i można mieć takie, jest taka pokusa w nas, żeby, przynajmniej ja coś takiego miałem, żeby stworzyć sobie jakiś taki obraz na podstawie tego, co w mediach widzimy. No i tak jak dzisiaj, nie wiem, cytował jakiegoś tam ojca Wiśniewskiego z Tygodnika Powszechnego, tutaj chodzi, nie wiem, do Tomasza Lisa, do programu, tutaj, nie wiem, Owsiaka broni, nie? Więc od razu mamy taki, jakiś liberalny, może podejrzany lewacki ksiądz. O co chodzi? Ojciec Darek Piórkowski, który tutaj na początku mówił, on mi powiedział tak, kiedy zrodził się ten pomysł w mojej głowie, słuchaj, jak pojedziesz do Jana, zobaczysz, że no, to jest trochę inaczej. Nie? To nie jest tak. To nie jest tak, że wepchniemy go w jakąś tam właśnie szufladę i, no i wszystko będzie jasne. I faktycznie tak było. I faktycznie tak jest. Nie? Poleciałem za księdzem Janem do Szwajcarii, gdzie przebywał on na leczeniu, miał naświetlania. Przez 2 tygodnie, absolutnie fascynujące 2 tygodnie, nagrywaliśmy rozmowę w warunkach takich, powiedziałbym, ekstremalnych. Nie dlatego, żebyśmy mieszkali na ulicy albo coś, ale wyobraźcie to sobie, 3 chłopów. Ksiądz, nie, zakonnicy może są przyzwyczajeni do tego, że 3 chłopów razem mieszka 24 godziny na dobę, ale tu mieliśmy księdza diecezjalnego, był młody chłopak i był ojciec księdza Jana, stary chłop. Nie? 3 chłopów, sami sobie robią zakupy, sami robią jajecznicę rano, w międzyczasie jeżdżą na naświetlania do szpitala i gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi czynnościami staramy się nagrywać rozmowy. W takich warunkach nie da się udawać. Nie da się reżyserować rozmów. To są rozmowy szczere do bólu. Później przez 2 tygodnie kolejne w Polsce miałem okazję zrozumieć, skąd ten człowiek, który tutaj siedzi, ma tyle siły, tyle optymizmu, tyle energii do działania. Przez 2 tygodnie, najpierw przez tydzień, no to się mieszało, ale tak przez jakiś czas w Pucku, w hospicjum, a jakiś czas w jego rodzinnym domu w Sopocie, poznawałem to, skąd on się wziął. Jego rodzinę, słuchając rozmów z jego ojcem, z mamą, z siostrą, gdzie po prostu przy śniadaniach, przy kolacjach można było, no brzuch po prostu bolał ze śmiechu. No wtedy zaczyna się rozumieć, skąd kogoś takiego mamy. Ta książka, ta nasza rozmowa jest o tym. Mamy człowieka, który wziął się skądś i chcemy zajrzeć pod obraz medialny i chcemy zobaczyć, no właśnie, kim jest ten ksiądz Jan, kim jest prywatnie.
jaka jest jego duchowość, co mu tą siłę do działania daje, skąd jest to życie właśnie na pełnej petardzie. Tyle wstępu. Jako że jesteśmy w Krakowie i my w Krakowie lubimy, żeby o Krakowie dobrze mówić, to może zacznijmy od tego, bo mimo że ksiądz jest z północy dalekiej i z urodzenia i teraz w pracy, to wiele ważnych rzeczy w dzieciństwie, ale w ogóle wydarzyło się tutaj. Jak ksiądz wspomina Kraków? Ja mam w życiu takie trzy właściwie ważne miejsca. To jest Kraków właśnie, Sopot, gdzie tak naprawdę się wychowałem, gdzie przebiegła moja mniej lub bardziej szalona młodość. I teraz Puck, chociaż początkowo go potwornie nie lubiłem, ale teraz już też po kilkunastu latach mojego bycia w Pucku jest też jakoś moim. Czym mnie urzekł Kraków? Przełom lat, sam początek lat 80. Szarzyzna, brud. Pamiętają Państwo, jak wyglądały okolice dworca przy ulicy Piwnej, ta dymiąca pralnia walsu, syf taki, że szkoda gadać. A do tego jakaś paradoksalnie urzekająca atmosfera kościołów. Jakaś estetyka Krakowa, taka estetyka mistyki Krakowa. To był taki czas, kiedy jeszcze w niektórych kościołach mszę świętą odprawiało się bardziej po trydencku, nazwijmy to, niż w tym rycie posoborowym. Może nie do końca, ale mnie to zawsze fascynowało. Moja przemądra babcia, która nie jest katomaniaczką ani katotelipką, jak ta pani, która mnie spotkała na ulicy w Sopocie, która protestowała przeciwko wolności. Dodajmy babcia, która ma 90... No nie mów tak. Przepraszam, ale jak zobaczyłem ją zbiegającą po ciebie po schodach, to ciężko było uwierzyć. W każdym razie przemądra babcia, która po prostu pozwalała mi chodzić do kościoła, a mnie to fascynowało. Taka dziecięca fascynacja liturgią, grą pięknych organów, tantum ergo sacramentum, bo wtedy jeszcze nie było przetłumaczone na polski, kiedy kościelny wychodził z tym wielkim kijem i gasił świece, kiedy w kościele misjonarzy na Filipa wykładano na balaski białe obrusy i mnie to fascynowało, że kościelny wiedział, kiedy je wyłożyć, a kiedy je ściągnąć. Babcia, która mi tłumaczyła z taką prostotą, kiedy mówiłem, dlaczego śpiewamy sutanna na wysokości, albo cały czas, jak nawet dzisiaj śpiewałem tę prefację i tam chwalimy Ciebie, hymn ku Tobie wołając. Myślałem sobie, co to jest hymn ku? I to wszystko było, ta cała religijność była otulona miłością, ale także piękną estetyką. Ja dzisiaj jestem po raz pierwszy w tej wspaniałej, modernistycznej bazylice. No ona jest no przepiękna. No gdyby nam tej ławki posoborowej nie włożyli i gdyby może zrezygnować troszeczkę ze złota, to by była jeszcze piękniejsza, chociaż i tak jest piękna. Więc przede wszystkim Kraków do mnie przemówił pięknym estetyką, taką estetyką liturgii, bo nie ma liturgii bez piękna. Skoro jesteśmy w tym miejscu, w tej bazylice i jest tu pewna ciekawa symbolika, bo po pierwsze jezuickie wydawnictwo wydaje księdza książkę, po drugie mam nadzieję, że organizatorzy tego spotkania i moi pracodawcy nie będą mieli nic przeciwko i będę jednak miał pracę po tym, co powiem. Bo i szykuję pracy. Ale właśnie. Ksiądz ma wspomnienia z jezuitami. Może zacznijmy od tych trudniejszych, bo ksiądz się od zakonu jezuitów odbił. Nie, to oni się odbili ode mnie. Jak to było? Nie, ja zacznę od tych lepszych stron. Otóż
Jezuici mnie zafascynowali. Nawet przeglądałem ostatnio, dosłownie przed 2 godzinami w tych naszych wiadomościach jezuickich, takie 2 koło siebie artykuły, i twój, i mój, gdzie ja opisywałem spowiedź u pewnego mądrego jezuity po grubej imprezie. A właśnie, może o tej spowiedzi, bo to jest coś, moment bardzo ważny w księdza życiu, prawda? No ale co, chcemy całą książkę opowiedzieć? No, coś opowiedzmy. W każdym razie, no, liceum, takie środkowe liceum, wiedzą Państwo, z czym to się wiąże, jakaś szalona wycieczka do Torunia, ale jeszcze tam głosu prawdy nie było, albo dopiero raczkował. No i naprawdę, że tak powiem, melanż był gruby. Gdyby moi uczniowie zachowali się tak, jak ja się zachowałem wtedy, to by wylecieli ze szkoły dawno, ale że wtedy była zupełnie inna komitywa, bo i nauczyciele nie ustępowali nam daleko, no takie były czasy. Jakby to powiedziała pani premier, taki klimat był. Więc jakoś nam się upiekło. Inhalacje wziewne też się pojawiały. Spójrzmy na to zasłonę milczenia. Więcej w książce. Już nie promuj, nie promuj. Wyruszyłem, bo to trzeba jeszcze powiedzieć, że gdzieś zarażony taką bliskością Eucharystii w Krakowie, czy taką pięknem liturgii w Krakowie, no przynajmniej jej mistycznością, ja niezwykle dobrze przeżyłem Komunię Świętą. Później oczywiście wywalili mnie z bycia ministrantem, bo nie chodziłem na zbiórki. Co za idiotyzm. No, Piotr miał podobne doświadczenie. Jak się nie chodzi na dyżury i nie chodzi na zbiórki, to choćbyś kochał liturgię i służył tam ile możesz, to i tak cię wywalą, bo nie byłeś na zbiórce. Potwierdzam. W każdym razie miałem przemądrego katechetę, który mi się wydawał strasznie starym człowiekiem. Obecnie nic się nie zmienił, wygląda dokładnie tak samo jak wtedy. Miał ksywę Suchy. Dzieci się go potwornie bały, a on sobie mnie jakoś upatrzył. Nazywał mnie profesorkiem, bo mi nigdy nie brakowało języka w gębie. Ja go zawsze pytałem, dyskutowałem z nim, ale w tym księdzu coś było. I jego drugi, starszy kolega też w nim coś było. Pamiętam taki bardzo ważny moment. Odchodzę od pierwszej spowiedzi, na której nakłamałem. Bo ksiądz mnie zapytał, czy mam książeczkę do nabożeństwa. Oczywiście pochodzę z lekko pogańskiego domu, nie miałem. Ale powiedziałem, że mam, bo przecież nie wypada nie mieć. I klęczę bezradnie, notabene przy ołtarzu serca Pana Jezusa, próbując się modlić, bo on mi zadał litanie do serca Pana Jezusa. Pamiętam jak dziś, zobaczcie jak to dzieci pamiętają. I uklęknął przy mnie taki stary kaszub, prałat. I zapytał się, jaką masz pokutę. No więc ja mówię, ja myślałem, że on mnie ochrzani, bo on był znany z tego, że bił biuretem wszystkie dzieci po głowie. A on tak grzecznie przy mnie uklęknął, ja to zawsze mówię ze wzruszeniem. I po prostu z małym dzieckiem wziął swój stary wyświechtany brewiarz i odmówił tą litanię. Czyli, moi Państwo, to jest to, że jeżeli nie będziemy szanować godności każdego człowieka, tego najmniejszego, najbardziej osamotnionego, to przegramy i kapłaństwo, i człowieczeństwo, i wszystko. A potem już było tylko gorzej, bo moi katecheci byli różnej maści. No więc w sposób naturalny gdzieś od kościoła odszedłem. Bierzmowanie było beznadziejne. Jakiś spęd, kompletny spęd, nikt nic nie rozumiał. Przyjechało chyba 4 facetów w czapkach, bo to byli 2 biskupów i kilku infuatów, może ich było 6. Cały Sopot spędzili, myśmy nic tego nie rozumieli. Potem odbicie się od ściany moje, kiedy spotkałem
taki ruch w stylu światło życie, niech się wszyscy z oazy nie obrażą, ale to w ogóle nie była moja poetyka. Klaszmy w łapki, cieszmy się, Jezus żyje, stąpił duch, wszyscy jesteśmy pogodni, radośni i mało poważni. I dopiero później, po pierwsze wpadł mi w ręce myszalik przedsoborowy mojego ojca, niezniszczony, bo nieużywany, gdzie mi po raz pierwszy ktoś wyjaśnił poważnie, o co w tym wszystkim chodzi. I w mszy świętej, i w szatach, i w wielu innych sprawach. I to mi dało jakieś podwaliny, że w tej nowej mszy świętej zacząłem odnajdywać ciągłość. Że ona nie jest tak kompletnie wymyślona w latach 70., tylko że ona jest ukorzeniona gdzieś w historii. No i później ta spowiedź, która mną wstrząsnęła, to był kac morderca. Naprawdę, to był dramat. I ten niezwykle mądry ksiądz, który z mojego wyznania grzechów wcale nie miał prawa przewidywać, że ja myślę o stanie duchownym, i on mnie zastrzelił. I zapytał się, czy ja nie myślę o tym, żeby zostać księdzem. Polecił mi zgłosić się do jezuitów. Tak też zrobiłem. A że koniecznie ten jezuita kazał mi przystąpić do właśnie jakiejś nowoczesnej grupy. A mając bardzo złe doświadczenia, po prostu wróciłem do służby ministranta. No i potem ten pstryczek w nos, o którym mówisz. No właśnie. Chciałem być jezuitą. Gdzieś w środku bardzo, bardzo chciałem być mistykiem. A jezuici nie tyle mi imponowali mistyką, tylko intelektualnie mi imponowali. Widzieliście jezuitę mistyka? Rozmodlonego. Że oni są sprawni, Bóg da. Ale wtedy mi potwornie imponowali. I kiedyś tak bardzo szczerze rozmawiałem z którymś z ojców, oczywiście mówiąc o tym, że mam słaby wzrok, bo ja ufałem kościołowi hierarchicznemu jak partii komunistycznej. Czyli serce na dłoni, wszystko musi być otwarte i na pewno nikt mnie nie skrzywdzi. A on wtedy powiedział, nie gadaj, bo powiesz za dużo. I ja wtedy poczułem, że zapachniało korporacją. A dopiero później, jak dostałem dość paskudny list od ojca prowincjała, nawet nie od ojca prowincjała, bo się nie pofatygował, tylko od jakiegoś tam jego ósmego substytuta, w którym było napisane zdanie, które mnie bardzo uderzyło, że oczywiście ojciec prowincjał kategorycznie sprzeciwił się przyjęciu ciebie do nowicjatu, oczywiście ze względu na wzrok, gdyby nawet nie istniały inne powody. I to mnie zabolało, bo nikt ze mną uczciwie nie porozmawiał, na przykład, czy ja jestem może szalony albo kretynem. Nic. I to był taki moment, kiedy rzeczywiście nie po raz pierwszy dostałem ostro kopa w miękkie podbrzusze. Skoro mówi ksiądz o korporacji, powiedział kiedyś ksiądz, że należy ksiądz do korporacji RCC. Może ksiądz rozwinąć tą myśl? To jest dość niebezpieczna myśl, szczególnie na tak publiczne spotkania. Otóż RCC, czyli Roman Catholic Church, to jest korporacja. Ten kościół przez małe K działa jak korporacja, bo ma globalny zasięg, oddział w każdej wiosce i 2000 lat tradycji w mobbingu. Jak to rozumieć? Wprost, mój drogi Piotrze, jeżeli spojrzymy chociażby na pracowników kościelnych, we mnie nie ma na to zgody.
na kleryków. Przepraszam, bo właśnie szukałem całą moment po mszy świętej młodego jezuity, który chodził tutaj z pateną. Chciałem mu podać rękę. Bardzo tutaj brata przepraszam. Jeżeli traktuje się kleryków jak niewolników, jeżeli traktuje się siostry zakonne jak posługaczki, jeżeli traktuje się pracowników kościelnych, organistów kościelnych i nie płaci się za nich ZUS-ów, to jest haniebne. Żeby nie powiedzieć więcej, jeżeli proboszcz, wszystko jedno, czy zakonny, czy świecki, traktuje wikariuszy jak wyrobników, a sam jest księciem panem, oczywiście w prawie kanonicznym, nawet starym, tym z 1916 roku, bo wcześniej było wszystko na freestylu, dopiero Benedykt XV, jednak papieże benedykci mają coś w sobie, Benedykt XV skodyfikował, tam było napisane, że proboszcz dla wikariusza jest ojcem. Ja już sobie wyobrażam, jak tam przed soborem, przed wojną to był ojciec srogi dla wikariuszy. To często, jak się słyszy opowieści z tych starszych księży, to był ojciec z pewnością patologiczny. A teraz, że on jest, proboszcz był dla wikariuszy, odnosił się do nich z ojcowską miłością. Dziękuję za taką miłość niejednokrotnie. A obecne prawo kanoniczne mówi, że do wikariuszy się odnosi z braterską czułością. Oczywiście prawodawca kościelny inaczej rozłożył akcent. Ale czy to się bardzo przełożyło na praktykę? Śmiem wątpić. Albo te nasze Boże Dwory. Oczywiście nie mówię o Krakowie. Nie rozumiem. Uciekając od tematu, mówił mi ksiądz, że religijne wychowanie w księdza domu było liberalne. Co to znaczy? Nie, nie liberalne. W ogóle go nie było. To znaczy, to paradoksalne. W naszym domu dużo się o religii dyskutowało. To był dom bardzo otwarty, taki frankofoniczny. Moja mama właściwie całą młodość spędziła we Francji i była świadkiem niezwykle szybkiej laicyzacji kościoła francuskiego. I zawsze mi mówi, poczekaj, u nas dokładnie tak samo będzie. Może babcia mnie poprawi, ale chyba pod koniec lat 50. Mama wyjechała do Francji i z przerwami tam była cały czas i wróciła na początku lat 70., żeby tutaj w Krakowie urodzić mojego brata. Czyli mówi, że jak pojechała tam na początku, pod koniec lat, na przełomie lat 50. i 60., kościoły były pełne, jak tu. Jak wyjeżdżała, to były puściutkie. I zawsze mi mówiła, Jan, zrób sobie jeszcze jakiś inny fakultet. Ale znowu paradoksalnie. Moja mama, którą strasznie kocham, niezwykle inteligentna osoba, potwornie wymagająca, o ile ojciec jest takim typem, też jest wymagający, ale inaczej, ale on jest taki bardziej ciepły. Nie chcę powiedzieć, że mama jest zimna, ale jest wymagająca. Chociaż nie praktykowała, a teraz już praktykuje. Mówię to trochę dla babci. Nie, praktykuje. Ale na swój sposób. Ona mi tak pięknie opowiadała o Komunii Świętej, że ona tak tęskni. Ona tak doskonale rozumiała tę komunię. Ja ją pytałem, mamo, skoro ty tak tęsknisz za zjednoczeniem z Panem Bogiem, to czemu nie chodzisz do spowiedzi do komunii? Ona mówi, nie wiem. To jest dorosła osoba, więc trudno mi zaglądać w jej sumienie. Zresztą nie powinno się spowiadać swoich najbliższych. Tak jak nie powinno się operować swoich najbliższych. Bo proszę wyobrazić sobie, że spowiadam własnego ojca, a on mi mówi, nie jesteś moim synem.
My tak ha, 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 ale takie rzeczy się zdarzają. A mój ojciec Jutek zawsze mówi tak. Kiedy mu mówią, że moja siostra jest do niego podobna, mówi, biedne dziecko. Najważniejsze, proszę Państwa, także w naszym domu był ogromny, ogromny dystans do siebie, co pozwoliło także mi przejść przez najtrudniejsze sytuacje w życiu. I myślę, że pozwala mi teraz przechodzić przez to tak zwane, nie znoszę tego, zmaganie się z chorobą. Z czym ja się do jasnej cholery zmagam? Ja się wcale nie zmagam, mi się bardzo dobrze żyje. Znaczy, żeby powiedzieć bardzo jasno, ja nie jestem szczęśliwy, że mi się coś tu ulęgło we łbie. Byłbym obłudnikiem, ale życie stało się takie ciekawe. Życie, mogę powiedzieć trochę przeskakując temat na temat, że to życie, niektórzy mówią, Boże, ja bym się załamał. Oczywiście były momenty mega trudne, o czym to kolejne lokowanie produktów w książce Show nie ma jest, tak? Ale teraz odnoszę wrażenie, że chociaż to już się miało dawno skończyć, a idę na rekord, wydarza się tak zwany pełzający cud. Ja nie lubię takich spektakularnych cudów, jak święty Tomasz z dzisiejszej Ewangelii. On nie był niedowiarkiem. To chyba było tak przekłamanie. Prasa kłamie. On był po prostu sceptykiem. Miał prawo. Ktoś mu mówi, że ten nagle zmartwychwstał. Był sceptykiem. I ja też wolę być sceptykiem w postaci mojego cudu, więc jeżeli się Państwo będą na mnie rzucali teraz i będą mówili, proszę księdza, na pewno ksiądz wyzdrowieje, to was pogonię. Absolutnie. Albo ja czuję, że ksiądz będzie miał cud. Nie. Niech ten cud się dzieje tak pełzająco, i za każdy dzień, za każdy miesiąc będę opatrzności wdzięczny. Nie szalejmy z tymi cudami, bądźmy racjonalni. Oczywiście wszystko w rękach biologii i Pana Boga, albo Pana Boga i biologii, bo przecież Pan Bóg nigdy nie działa kontra naturą. Czyli nie modli się ksiądz za cud dla siebie? Modlę się i to jak? Kołaczcie otworzą wam. Modlę się. Tylko żeby ten cud był sensowny. Bo jak mam być zdrowy, jak mam być zdrowym gnojem, to ja nie chcę. Bo cud nie jest potrzebny dla samego cudu. Po to, żeby to mnie biologicznie nosić. Tak jak ludzie mówią, proszę księdza, na pewno będzie dobrze. Ja zadaję filozoficzne pytanie, co to znaczy, że będzie dobrze? Że będę żył rok, ale beznadziejnie? Czy będę żył właśnie 3 miesiące na pełnej petardzie? Ja wybieram tą drugą opcję. Wróćmy może do tych szufladek, do tego, że właśnie jest ksiądz albo, nie wiem, jakiś taki tradycyjny, albo liberalny, tak? Gdzie ksiądz się odnajduje? Ksiądz Jan Kaczkowski. Kim jest? Co jest dla niego w kościele najważniejsze? Otóż... Czy wpisuje się ksiądz w te podziały? Poczekaj, daj mi zrobić przydługi wstęp. Otóż najbardziej wśród licznych przedśmiertnie mi przyznawanych nagród, bo teraz jest wysyp przedśmiertnych orderów i nagród, najbardziej ucieszyła mnie taka przyznana przez Towarzystwo Wierzących i Niewierzących i ludzi różnych wyznań, nagroda Pontifici, czyli tego budowniczego mostu. Ja zawsze chciałem być, to tak zabrzmi po tisznorosku, a on jest też mi bardzo bliski, człowiekiem dialogu, czyli tym, który bardziej łączy, buduje mosty niż dzieli. Jeżeli udało mi się choćby wstawieniem gęby do internetu, do kawalerki Łukasza, 20 metrów kwadratowych. Tak jest. Kogokolwiek do Pana Boga przyciągnąć, a nie odepchnąć, to niech Panu Bogu będzie chwała. Jeżeli przez oglądanie tego diabła lisa
albo występy wyborcze. Ktokolwiek poczuł się nie odepchnięty, ale przyciągnięty, to także niech Panu Bogu będzie chwała. Chciałbym bardziej budować niż dzielić, łączyć i pokazywać, że wszyscy jesteśmy w jednym świecie, w jednym kościele, że wszyscy mamy takie same prawa i obowiązki, takie same powinności, że choroba niczego nie musi kończyć, a wszystko może zacząć, ale nie tylko choroba, jakieś inne takie traumatyczne przeżycie. Może nas otworzyć na dobro, na inną perspektywę. To jest ta misja, także łączenie chorych ze zdrowymi albo z tymi, i to mówię specjalnie pod Państwa, nie ma chorych i zdrowych. Są albo chorzy, albo niezdiagnozowani. Czyli misja łączenia, a teraz mam nowy film. Ponieważ ja jestem naprawdę przywiązany, ale znowu nie jestem talibem, do liturgii trydenckiej. I to jest coś, co mnie dramatycznie w Kościele denerwuje. Że z mszą świętą można zrobić wszystko. Przylepić ją do dożynek, przylepić ją do otwarcia mostu, żeby już nie pokazywać jeszcze bardziej śmiesznych momentów. Remizy, mostów i tak dalej. Można robić tańce po łamańce, odprawiać ją byle jak, byle gdzie, byle szybciej, byle krótko, byle odpękać. Bez ornatu, w takiej koncelebrze, gdzie w ogóle ołtarza nie widać. Kiedyś pojechałem na konsekrację biskupa nowego. Nowy kierownik, no to trzeba być. I moi państwo pojechają w komży, która była taka za kolano, ale była komżą i włożyłem stułę. I tylko dlatego, że kolega, który stał obok, miał lekko dłuższą szmatkę, tak do kostek, która się nazywa albą i miał stułę, to on wyciągnął łapkę na semafora z ostatniej ławki katedry i on koncelebrował, a ja grzecznie klęczałem podczas przeistoczenia. To też są, proszę Państwa, pewne przegięcia. Ostatnio przygotowywałem się właśnie do tego, nie tylko do spotkania, ale także do pewnych liturgicznych zadań i oglądałem w internecie koncelebę w kościele katolickim u grekokatolików. Ona tam funkcjonuje oczywiście, ale jest najwyżej 6 kapłanów, którzy widzą ołtarz i stoją na około tego ołtarza za ikonostasem, ale główny celebrant skierowany jest ku wschodowi, tak jak to drzewiej u nas bywało. Co mnie jeszcze dramatycznie denerwuje. Nie tak dawno byłem na otwarciu pewnej zupełnie świeckiej instytucji. Z szacunku dla religii ta instytucja zaprosiła przedstawicieli wszystkich wyznań do tego, żeby się pomodlili na otwarcie tejże instytucji. Głównie chodziło o pokój. To była instytucja w Gdańsku związana z Solidarnością. Na pewno się Państwo domyślają, o co chodzi. I wszyscy się grzecznie modlili, imam się grzecznie modlił, przedstawiciel gminy wyznaniowej żydowskiej się grzecznie modlił. Jako jedyny z chrześcijan zacytował Pismo Święte, Ewangelik. A przedstawiciel Kościoła katolickiego zażądał z pretensją, że dlaczego nie została odpowiedziana msza święta. I spod tiszka, choć nikt go o to nie prosił, wyjął kropidło i poświęcił. Bo wszystko musi być poświęcone, wszystko musi być oznaczone. Most, kibel, oczyszczalnia ścieków. To tak jakbyśmy my jako katolicy musieli znaczyć teren. A propos tych oczyszczalni, to mój ojciec był kiedyś w województwie odpowiedzialny za, no właśnie, budowę oczyszczalni.
I co otwierali oczyszczalnię? To był biskup. I mój ojciec, stary przekręciarz, na melodię paschalną śpiewał: Boże, uświęć te mieszadła, odstojniki nieczystości, niechaj fermentują na Twoją chwałę i ku pożytkowi ludu Bożego. No taki jest mój ojciec, w takim domu się wychowałem. Co ja za to mogę? I tak bym strasznie chciał, żeby wybudować kolejny most. Bo ja na przykład nie mam nic, dla mnie nie jest problemem odprawić mszy dla wspólnoty neokatronalnej, chociaż ta wrażliwość mnie nie kręci. Ale na litość Pana Boga, niech oni mi się nie zabraniają ubrać w humerał, albo przepasać cingulum, założyć stółę na krzyż, komu to przeszkadzało. Wiecie Państwo, dawniej nie znamy liturgii. Przed soborem podkreślało się 3 stopnie święceń. Diakon miał stółę tak i ma do tej pory, bo ma mniejszą odpowiedzialność za Kościół, czyli z jednego ramienia, a jest dopiero co wyświęcony, przechodził mu przez serce i tu się łączyła. Kapłan miał skrzyżowaną. Niektórzy stali się do tej pory krzyżują. Ja jestem zestarzały mentalnie, też krzyżuję, jak tylko mam cingulum, czyli ten pasek. A biskupi mieli na wprost. Po soborze dorobiono teologię, że wszyscy, że kapłani i biskupi mają tak samo, żeby podkreślić jedność biskupów z kapłanami. Powiedzcie to biskupom. I ja bym tak strasznie chciał. Z jednej strony mnie wszelkie skrajności denerwują. Z jednej strony na przykład ci tradycjonaliści, którzy, jak, dla których ważna jest koronka w lewo, koronka w prawo. Jest taka grupa ekstremistów prawicowych, którzy odprawiają mszę świętą w rycie tym klasycznym, czyli tak jak się mówi współcześnie, tym nadzwyczajnym rycie rzymskim. I do tego mieszają politykę i tam na prawo to już jest tylko ściana. To ja bym z nimi nie chciał gadać. A znowu z drugiej strony tak liberalni księża, którzy odprawiają mszę świętą w jakichś drewnianych miskach, naczynie liturgiczne, które są w nieposzanowaniu, nie dba się w ogóle o poszczególne cząstki Najświętszego Sakramentu. Więc nie rozmawiajmy z ekstremami, tylko ja jestem ciekaw, dlaczego jeżeli pójdziecie do swojego księdza proboszcza i zaproponujecie mu, proszę księdza, do czego macie prawo? Ja bym chciał, żeby ksiądz wyznaczył jakiegoś księdza, który odprawi mszę świętą w rycie klasycznym. Oczywiście można dobrać czytania w języku polskim, bo tam też były czytania i wbrew pozorom też były psalmy i to dużo, o wiele więcej niż w nowej mszy. I Ewangelię można po polsku. I tam są pewne uproszczenia, które też można. To zapewniam Was, że statystycznie ksiądz proboszcz będzie myślał, że żądacie, żeby on na ołtarz napluł. Dlaczego tak się dzieje? Bo otóż starsi księża, oczywiście oni nie pamiętają już tego, ale z przekąsem mówią ci, którzy odprawiali tamtą mszę, mówią: wychodziłem do ołtarza w stanie łaski uświęcającej, a wracałem przynajmniej z 3 grzechami ciężkimi. Bo niestety ta rozbudowana wtedy taka kazuistyka, że naprawdę więcej można było nagrzeszyć, odprawiając tamtą mszę, niż łaskę uzyskać, ona nie wynikała z prawa, ona wynikała tylko z nadbudowanej interpretacji teologicznej, której już teraz nie ma. Dlatego tak bym bardzo chciał, żeby móc swobodnie, muszę się nauczyć porządnie. Bo ja nie umiem porządnie mszy świętej tydenckiej odprawiać. Nie znam na tyle dobrze łaciny. Nie jestem w stanie dokładnie tych wszystkich ruchów precyzyjnie wykonać. Więc muszę tak się nauczyć, żeby Pana Boga tym nie obrażać, bo msza święta nie jest zabawą. Ale tak bym chciał, żebyśmy wszyscy w Kościele szanowali swoją wrażliwość. I pod względem estetycznym, i pod względem
liturgicznym i pod względem wrażliwości społecznej, politycznej, whatever. Żebyśmy w końcu wiedzieli i uwierzyli i przeżyli. Nie obrażali się na siebie. Ja w kazaniu to mi wypadło. Nie powiedziałem, że tutaj piękny kościół, piękna apostolska gmina, jak się przełoży dwie kartki w Dziejach Apostolskich, jak tylko trochę poczuli forsy, to już się zaczęli kłócić. Pamiętają Państwo ten fragment, kiedy heleniści zaczęli oskarżać chrześcijan pochodzących, znaczy ci byli poganie, zaczęli oskarżać chyba Żydów albo odwrotnie, że preferują przy rozdawaniu darów ich swoje wdowy. No co? Pobili się o paczki z Uny. Kto pamięta, co to była Una? O zrzuty. O podział łupów. Przecież tam pojawia się też ten brązownik, który wyrządził Pawłowi wiele zła. To nie był od początku święty Kościół. A co dla, znaczy święty w tym ludzkim wymiarze. Pytaj Piotr, bo już może tak, co ja jestem, krystynalowska, żeby tak... Hospicjum. Kiedy tam u księdza byłem, ksiądz, byłem świadkiem tego, jak ksiądz mówił do osób, które coś przynosiły w darze, że na przykład ja już nie chcę więcej tych paprotek i palm. Dlaczego? Bo hospicjum musi być najlepsze pod względem medycznym, etycznym, duchowym, ale także estetycznym. Moi Państwo, jak otworzyliśmy płuckie hospicjum, to cała okoliczna ludność, tubylcy, tambylcy, przynieśli wszystko, co mieli niepotrzebne w domu. To znaczy, kolejny obraz zezowatego ojca Pio, 156 szkaradny obraz, że obraża moje uczucia religijne Ojca Świętego umiłowanego. I do tego po prostu paprocie, które im przebijały w dużym pokoju sufit. I w pewnym momencie tak się wściekłem, i to była tak zwana wojna palmowa z pielęgniarkami, bo one kochają kwiat. A co to za ksiądz? Bo to też jest pewna klatka, taki, że ksiądz to musi być taki łagodny, dobry i super. Musi kochać zwierzątka, kotki. Ja na przykład nie znoszę kotów. Jestem uczulony, po prostu nie znoszę kotów. I wypozorom nie znoszę kwiatów. A jak to? Ksiądz nie znosi kwiatów. Powinien kochać wszystkie kwiatki, jak święty Franciszek. Przytulać się do świnki. Otóż hospicjum to nie małpi gaj. I ponieważ jestem jednowładcą, zarządziłem naszą władzą apostolską i niepodważalną w hospicjum. Polecamy i zarządzamy jedna przestrzeń, jeden kwiatek. Postarajmy się może rozszyfrować tytuł książki. Zacznijmy może od tyłu, bo od kiedy ten tytuł się pojawił, to o tą drugą część dużo maili z pretensjami i pytaniami dostałem, o co chodzi. Wiara, polędwica i miłość. O co księdzu chodzi z tą polędwicą? To tobie chodziło z polędwicą, bo chciałeś koniecznie, żeby to nie było takie kościelne. Nie kłam. Marketingowiec. No to Pan Jezus patrzy. Bozia widzi, tak. Otóż jak dorobić teologię do polędwic? To przecież nie dlatego, że chcieliśmy zmasakrować cnoty teologalne, tylko dlatego, żeby powiedzieć, że w smakowaniu życia i w życiu na pełnej petardzie wszystko jest ważne. Wiara jest niezwykle ważna i ta książka głównie traktuje o wierze. Miłość bez miłości to jest coś jedyne, co się ostanie. Wiara zmieni się w pewność, kiedy staniemy po tamtej stronie.
nadzieja się spełni, więc już nie będzie potrzebna. A miłość, jedna z nich, ta, która jest największa, zawsze zostanie. A dlaczego polędwice? Bo ja po prostu ubóstwiam polędwice. Równie dobrze mogłaby być tam polędwica i kaczka, albo kaczka, tylko że to by za bardzo korespondowało z nazwiskiem. Bo moi państwo, nie mieliście nigdy doznań mistycznych. Wyobraźcie sobie taki piękny, taki grand morceau, taki spory kawałek polędwicy, dobry, z dobrej stadniny, nie wiem czy się jest stadniny, z dobrego stada, dobrze wypieczoną. Polecam tutaj w korsykańskiej knajpie, bardzo dobre dają, w Krakowie, koło Dominikanów. I taka medium red, krewista, w sosie roquefort, w sosie albo pieprzowym. Pieprzowy to taki trochę wszędzie dostaniecie, a tam jak poprosicie z gorgonzoli, taki pyszny sos. Do tego to się łączy, puszcza krewkę. Kroi się, to się łączy, popija się dobrym, czerwonym, wytrawnym winem. Ja naprawdę mam pewne mistyczne odloty. To jest tak pyszne, że sobie myślisz, Bóg istnieje. Czyli tak naprawdę jest nadzieja. I jestem w stanie to obronić na sądzie inkwizycyjnym. A co to dla księdza znaczy żyć na pełnej petardzie? To jest to, co robię z państwem. Szaleć, jeździć, wygłupiać się, machać łapami, walczyć o to moje hospicjum. Dlatego ja się nie wstydzę żebrać. Ja jestem zawodowym żebrakiem. Z otwartą przyłbicą. Dla mojej mamy bycie księdzem to było degradacją społeczną. Ona sobie wymyśliła, że może byłbym lekarzem albo prawnikiem. I mówię, Boże, mój syn całe życie wiejskim wikarem. No jestem wiejskim wikarem, wcale się tego nie... Nie wiejskim, mało miasteczkowym. Powiatowym. Tak jak powiatową dodą. No, jaki powiat, taka doda, jak państwo mówią. Ale jestem także żebrakiem. I to też jest taki żarcik zaczerpnięty z mojego księdza proboszcza, który jest dla mnie dużym autorytetem z Sopotu, który kiedyś powiedział, księże Janie, my jesteśmy żebrakami, ale ekskluzywnymi. Ja mówię mamie tak, mamo, tak, jestem żebrakiem, ale ekskluzywnym, bo w kościele, a nie przed. Dlatego nie obraźcie się państwo na nas, że wolontariusze tam się ustawią z puszkami, zagrodzą wam wejście, będą wam rozdawali ulotki na 1%, tam będzie możliwość przekazania tego 1%, może się jeszcze nie wszyscy rozliczyli. Błagam, nie na ciapkowo, no na litość boską. Kochamy zwierzaki, ale jednak jakaś gradacja potrzeb jest. I teraz tak, gdyby ktoś miał też ochotę zrobienia stałego zlecenia na koncie, to też by nie było głupie, byle regularne. Znacie taki głos? Nasze wszystkie dzieła opierają się na waszych stałych wpłatach. Byle regularnie. Znam ten głos. Nie do końca go lubię, ale trzeba uczyć się od najlepszych. I ostatnia rzecz, już nie chcę państwa zamęczyć, to jest życie na pełnej petardzie, to jest hospicjum. Ja bez hospicjum nie funkcjonuję. Życie na pełnej petardzie, to jest najpoważniej mówiąc, to jest towarzyszenie w cierpieniu, w przyjmowaniu trudnej wiadomości i w umieraniu tych, którzy są powierzeni mi. To jest po prostu bycie najzwyklej przyzwoitym przy nich. To jest dotykanie, nie chcę używać wielkich słów, wiecie, że tego nie lubię, ale takiego łagodnego misterium śmierci.
Bo wtedy, kiedy mam wątpliwości, tak jak święty Tomasz, jak ksiądz Halik, kiedy jestem sceptykiem, to co mnie przekonuje, że bardziej probably yes niż probably no? Bo tak nie szalejmy z tą Eucharystią, ja jej tak nie zawsze czuję. To nie zależy od naszego poczucia. Ale co mnie przekonuje na poziomie pewności moralnej, to jest wtedy, kiedy sobie pomyślę o wielkości kosmosu, jego złożoności, to, że on się rozszerza, to, że nie wiadomo, jak jest piękny i złożony i jeszcze kręci się wokół siebie i wszystko wiruje i to się jakoś poskładało. I że w wyniku tego wszystkiego jest gdzieś ziemia, na której zalęgło się życie i że każda osoba ludzka nie jest wynikiem tylko i wyłącznie przypadku, ale planu, w który także wierzę, to także wtedy, kiedy jestem przy umierających. Tu znowu odsyłam do tego tekstu w Deonie, gdzieś on tam, można go jeszcze wyklikać pewnie, jak nie, to poprosimy deonistów, żeby go gdzieś podpromowali. Tam jest ładnie opisane, jak umiera ciało i jakie się zjawiska niemalże nadprzyrodzone podczas śmierci ludzi, którzy konając w sposób świadomy, widzą swoich przodków. I to nie mamę, tatę, no bo wszyscy byśmy chcieli widzieć mamę, tatę, ale często kogoś, kogo na przykład w rodzinie bardzo nie lubiliśmy. Na przykład szwagra. Ja mojego szwagra lubię akurat. Ale przychodzą do nich sąsiedzi. Byłem kiedyś na takim wykładzie Near Death Experience, okołośmiertne doświadczenia. I podobno tego typu doświadczenia, takie indywidualistyczne, są tożsame wszystkim kulturom. Ja to obserwuję u moich Kaszubów. I pewnie Państwo też by mi powiedzieli, że kiedy byliście przy umieraniu swoich najbliższych, to mówili takim przyciszonym głosem, że moi tutaj u mnie byli. To jest... Śmierć jest zwykła, śmierć jest biologiczna, ale w śmierci jest coś niezwykłego. W tym najprostszym katolickim trzymaniu gromnicy, odmawianiu koronki do Bożego Miłosierdzia, w tym, że czasem, jak to chyba dzisiaj Piotr wypowiadałem, miewam taki imperatyw, żeby wychodząc z hospicjum, a spieszyłem się z dwoma kumplami na kaczkę. Żeby jednak, ponieważ się umówiłem z panią Urszulą, zmieniam imię, żeby ją wyspowiadać, no to myślę sobie, no chłopaki poczekają 15 minut na kaczkę. Zresztą oni wiedzą, że ja wychodzę zawsze godzinę z hospicjum. I wchodzę do tej pani, spowiadam ją. I ona podczas mojej spowiedzi tak powoli widzę, że traci przytomność. Na początku odpowiadała pełnymi zdaniami, potem tylko na tak i nie. W końcu rozgrzeszam, proszę rodzinę. Ona wtedy na chwilę, to też jest symptomatyczne, odzyskuje trochę więcej światła, świadomości, żałuje przy nich za grzechy. Ja udzielam namaszczenia chorych. Ona mówi im najważniejsze rzeczy. Kocham was, przepraszam za wszystko, proszę o przebaczenie. Trzymajcie się Pana Boga w dużym skrócie, bo to taka porządna, kaszubska rodzina. I traci przytomność. Ja wiem, że gdybym na tą chrzanioną kaczkę pojechał, to ona by nie miała takiej możliwości. I to, moi Państwo, nie jest tak, że ja sobie idę przez hospicjum i nagle anioł czy głos Ducha Świętego we mnie woła: Janie, pójdź na szóstkę. Tylko, że coś mnie tak skrobi, właśnie w tym sumieniu, o którym wam próbowałem opowiedzieć, że idź tam. Wchodzę, a tam akurat ktoś kocha. Ja nie jestem sobie w stanie tego wytłumaczyć, ale to jest ta mistyka i to jest ta petarda, która mnie cały czas ciągnie. To jest to, co pozwala mi, no właśnie, żyć na pełnej petardzie. Z mojej strony chyba tyle, chyba że Piotr ma jeszcze jakieś konkretne pytanie. Ostatnie pytanie. Gdyby było tak, że ma ksiądz pewność, że budzi się ksiądz jutro rano i zostało tylko kilka godzin,
Co by ksiądz zrobił? To oczywiste. Poszedłbym do spowiedzi albo zawezwał wierzącego kapłana. Te oklaski świadczą, że nie znają się Państwo kompletnie na teologii. Ponieważ ja dla świeckich mówię, że wierzącego, ale dla mnie wystarczy, że byłby ważnie wyświęcony. Zawezwałbym ważnie wyświęconego, najlepiej wierzącego kapłana. Jeżeli miałbym siłę, odprawiłbym najświętszą ofiarę bez konceleby. A potem oczywiście poszedłbym na polędwicę z lampką wina. Albo na kaczuchę ze spieczoną skórką. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i ta święta Ewangelia, którą czytam. Amen. Ksiądz Jan Kaczkowski.